Czy tylko powiem, że dla ludzi, którzy gdzieś tam jeszcze nie rozumieją, o co tutaj chodzi z Nikolą Milanowiczem, no to trzeba tutaj wspomnieć, że Nikola wszedł na ostatnią chwilę do na walkę wieczoru. Na walkę wieczoru z Mariuszem Pudzianowskim. To jest ten Nikola Milanowicz. A powiedz mi, jaka była twoja pierwsza reakcja? O kurwa. To jest w ogóle zajebiste, że można trochę pogadać też z Nikolą właśnie, a to jest w ogóle jakiś kosmos dla mnie, stary. Subskrybujcie. Arab, pytanie do ciebie, bo już tutaj patrzę, piszesz SMS-y, że się nudzisz. Story dodawałem. Opowiedz nam trochę właśnie o swoim koledze, który jest tutaj z nami obecny, o Nikoli i o jego walce z Pudzianem. Nikola, pokaż się, chodź. Nikola, propsy. Jest on! Szacunek, Nikola. Szacunek. Naprawdę. Za wyjście na ostatnią chwilę. Właśnie z Arabem robiliśmy zapasy teraz w sobotę, no i poznał trochę bałkańskiej mocy, ale tutaj przeciwnik, muszę go tutaj uprzedzić, będziesz miał, chłopie, problem trochę. Chciałbyś rewanżu? Bo słyszałem coś tutaj na wywiadach, że się domagasz tego rewanżu. No chcę oczywiście chcę rewanżu, muszę się trochę przygotować, bo tutaj z nienacka tutaj jakby tutaj przyszedłem na tą walkę. Nikola, usiądź. Nie. oczywiście chcę rewanżu, tylko się muszę przygotować, tak? 2 lata tutaj nie trenowałem tak mocno, ale teraz muszę być przygotowany, bo w każdej chwili muszę walczyć, tak? Być przygotowany, bo teraz wszyscy dzwonią, komu wypadnie walka wieczoru, dzwonią do mnie, chcesz walczyć? No chcę. I teraz od poniedziałku się żyję mocno za treningi. No także czekam na waszą tutaj propozycję, tutaj waszą tutaj, bo nie jestem związany z KSW. Tak. Z lupą. Bo... No i w sumie wtedy Ja musiał przywalić trendy, żeby pójść, bo to nie ta waga teraz. Tydzień temu to przyjechałeś to, tylko... To może się umówmy tak, że jak wypadnie komuś przeciwnik, no to ty wchodzisz. Jestem tutaj cały czas. Myślę, no, stoję i gotowy. To tydzień temu przyjechałeś, przynieść tylko jedzonko i wszedłeś na walkę. Gorzej, to nie wiadomo, co teraz, wiesz. Gorzej, jak ktoś będzie w wadze, wiesz, na przykład 70 kilo. No to z jedną ręką będę walczył. Nikola, a ty masz kogoś w ogóle, z kim chciałbyś zawalczyć, czy nie? No tam Popek gdzieś tutaj jest. Ja tam mam rodzinkę w Tomaszowie, on z Kolusze, gdzieś tam blisko jesteśmy, gdzieś możemy się spotkać w Łodzi tutaj w klatce. Ale to jest faktycznie tak, że wiesz, przyjechałeś sobie do pracy, wziąłeś sobie kanapki, wiesz, kurczaka i nagle dowiadujesz się, że pójdziesz na walkę wieczoru. Ja tam miałem być na narożniku tutaj kolegi właśnie z Bałkanów i tutaj właśnie dowiaduję się, bo padło pytanie, czy chcę, mówię, no czemu nie, ale właśnie, kurczę, jakbym chociaż 2 dni, chociaż się przygotował, gdzieś uderzył worek i tak dalej, no chociaż tak, ale tak to z nienacka wziąłem, nie żałuję tego, złapał się Ham za siatkę. Siatka go uratowała, ja bym go trochę tam ubył. Nie ukrywam, że też bym mógł przegrać. Oczywiście przegrałem. Niestety przyczynienie z judo, 30 lat trenuję judo, położyłem się na brzuchu. Pozycja bezpieczna. Niestety MMA nie była to pozycja bezpieczna. No i co, wygrał? No ale mówię, chcę rewanżu, jak najbardziej. Czyli sądzisz, że gdybyś nie chwycił siatki, gdybyś go obalił, to byś mógł wygrać? Myślę, ile procent tak. Na zwycięstwo? 80%. O kurde, no to widzisz. Myślę, to że tak, bo mówię, dziwię, czemu nie upada, bo już wszyscy upadli, kurczę, wcześniej na treningach. Ale widzę, że tam się trzymał siatki, długo się trzymał tej siatki. Rozumiem. Dziękujemy tobie. Dziękuję bardzo. Że jesteś. Wracam do pracy. Dzięki wielkie.